Dzień dobry z Hawany na Kubie. Dziś kilka zdań na temat relacji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi po ogłoszeniu nowej polityki Waszyngtonu. Donald Trump cofa ustępstwa wobec Hawany, wprowadzone za czasów prezydentury Baracka Obamy. To prawdopodobnie początek takich większych zmian w polityce nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który ostro krytykuje swojego poprzednika za próbę resetu w stosunkach między krajami. Jego porozumienie z Kubą nazywa nieporozumieniem i mówi wprost, że czas tej umowy już się skończył. To przypomnę, dzieje się nieco ponad rok od tej historycznej wizyty Obamy, która miała wszystko zmienić. To miał być taki początek nowych relacji. Otwarto przecież placówki dyplomatyczne w Hawanie amerykańską, a w Waszyngtonie kubańską. Barack Obama rozbudził nadzieję Kubańczyków na zmiany. Oni liczyli, że to początek takich większych przemian na Kubie. Witali Obamę tu w Hawanie niezwykle serdecznie. Ustawiali się na trasie jego przejazdu z lotniska. Ja byłem wówczas w stolicy Kuby. Widziałem, jakie emocje wzbudzała ta wizyta. Czuło się, że ma ona dla Kubańczyków faktycznie znaczenie historyczne, ale nawet wówczas reżim Castro nie spuszczał z tonu. Sam byłem świadkiem brutalnych zatrzymań członków opozycji. Castro wysuwał wysokie żądania wobec USA, nie ma się co oszukiwać, choćby zwrot bazy w Guantanamo. Chciał odszkodowania za lata izolacji Kuby, pomocy finansowej, zniesienia nałożonego embarga. Oferował w zamian niewiele. Pytany przez dziennikarzy o więźniów politycznych na Kubie w czasie spotkania z Barackiem Obamą twierdził, że w więzieniach na wyspie nie ma członków opozycji. Oczywiście Kubańczycy liczyli na zmiany na wyspie, ale nikt nie sądził, że dojdzie do nich w tak krótkim czasie i że Ameryka da tak mało czasu, ale Ameryka liczyli, że Ameryka pomoże w tych zmianach i że będzie naciskać na rząd w Hawanie. Od czasu wizyty Obamy zmarł Fidel Castro, który choć już nie rządził na Kubie, bo władzę przekazał swojemu bratu Raulowi, to mówiło się, że ma wciąż ogromny wpływ na to, co dzieje się na wyspie. Dlatego jego śmierć mogła też otworzyć USA kolejną szansę na nową turę negocjacji. Tak się nie stało. Oczywiście wiadomo, że Raul Castro nie jest skłonny do jakichś ustępstw, ale przecież jeszcze parę lat temu nikt nie sądził, że może dojść do jakiegokolwiek zbliżenia Kuby i USA. Jednak doszło do wizyty Baracka Obamy. Stany Zjednoczone i Kuba nawiązały stosunki dyplomatyczne. Była więc jakaś nadzieja, ale trzeba pamiętać, że kubańskie więzienia pełne są przeciwników reżimu Castro i nic przez rok w tej sprawie się nie zmieniło. I tutaj można nieco próbować zrozumieć decyzję Donalda Trumpa. Zwykli Kubańczycy są jednak rozczarowani zachowaniem prezydenta USA i brakiem kontynuowania nacisków na Raula Castro, które mogłyby doprowadzić do zmian na wyspie. Cały czas widzicie zdjęcia z Hawany, jakie zrobiłem. Tak żyją tu ludzie, tak wyglądają sklepy. Wielka bieda, dlatego tak szkoda tej zmarnowanej szansy na zmiany. W dzisiejszych czasach ludzie nie mają tu swobodnego dostępu do internetu. Co prawda w 2015 roku uruchomiono pierwszą publiczną strefę dostępu do sieci, a dziś jest więcej takich punktów. Szybkość internetu pozostawia jednak wiele do życzenia. Poza tym to taka uliczna kawiarenka internetowa pod chmurką, bo mieszkańcy Kuby z internetu mogą korzystać właśnie na skrzyżowaniach ulic, tam gdzie jest publiczna sieć i to tylko w dużych miastach. Oczywiście za godzinę surfowania w sieci trzeba, jak na zarobki Kubańczyków, słono płacić, nawet kilka dolarów. Ja mam takie wrażenie, że amerykańscy prezydenci zabawili się trochę kosztem Kubańczyków. Jeden przyleciał tu
z historyczną wizytą, rozbudzając nadzieję Kubańczyków, zapisując się w historii jako pierwszy prezydent od wielu, wielu lat, który przyleciał na wyspę i zapowiedział ustępstwa wobec Hawany. Kolejny, który nie znosi swojego poprzednika, postanowił nie kontynuować tej drogi. Na jednej i drugiej decyzji skorzystał tylko reżim. Znów może pokazywać złe oblicze Ameryki. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam z Hawany. Paweł Żuchowski. Do zobaczenia i usłyszenia. Kłaniam się nisko.